No cóż, wracamy z Chorzowa bez punktów. Dla nas jest to bardzo trudna sytuacja w tym momencie, ale tak naprawdę stworzyliśmy zbyt mało sytuacji klarownych pod bramką przeciwnika, żeby myśleć o zwycięstwie dzisiaj. To, że prowadziliśmy grę, to jeszcze niczym nie świadczy. Dzisiaj po prostu mieliśmy za mało atutów ofensywnych, żeby zdobyć jakąś bramkę tutaj i w związku z tym wracamy z pustymi rękoma, bo znowu prosty błąd w polu karnym. Tak jak w meczu ze Śląskiem, dzisiaj po kolejny indywidualny błąd, można powiedzieć, i tracimy bardzo ważną bramkę i punkty. To znaczy tak, na pewno do straconej bramki będziemy lepszą drużyną. Po tej straconej bramce coś do nas pękło i przestaliśmy praktycznie grać piłkę. Szkoda tych sytuacji, co mieliśmy. Ruch zrobił jedną akcję i wyszło im. Troszeczkę z naszej winy, ale cóż, takie życie. Tak naprawdę jesteśmy coraz słabsi również personalnie, bo dzisiaj graliśmy bez trzech bardzo ważnych zawodników dla nas. No niestety, ale to było widoczne. Widoczny był brak tych zawodników, bo to wiodące postaci Wisły były, ale najbardziej niestety bolące jest to, co zresztą spodziewaliśmy się, że niestety nastąpi. Mianowicie brak ofensywnych zawodników, którzy by mogli dać zmiany dla takiego Pawła Broszka, którzy mogą wejść na boisko i coś wnieść. Niestety trudy tego sezonu dla niektórych tych młodych zawodników szczególnie okazują się zbyt ciężkie. Każdy teraz będzie na Wisłę opowiadał, jaka Wisła jest niedobra. No troszeczkę nam brakowało Marcina Baczyńskiego, Radka Sobolowskiego w środku, a w szczególności Arka Głowackiego.